Członkowie zespołu ABBA spotykają się z fanami podczas londyńskiej premiery ABBA Voyage. To pierwszy zaplanowany niezwykły koncert, podczas którego członków zespołu na scenie zastąpią awatary. Do produkcji spektaklu wykorzystywana jest nowoczesna technologia. A Frida, Benny i Bjorn z ABBA spotkali się 14 lat po pierwszym koncercie ABBA Voyage w Londynie. Serial jest jednym z powrotu zespołu na scenę po 40 latach, choć w formie awatara. Zespół ABBA na czerwonym dywanie pub EPA, Tolga Ackman. ABBA i programy przygotowane od 2016 roku. Frida oglądała program z wielkim uśmiechem na twarzy, gdy Benny klaskał do piosenki After the Dance, zgodnie z BBC. ABBA nigdy nas nie opuściła, to jest w moim sercu, powiedziała BBC piosenkarka A Falckok na czerwonym dywanie. To nie była trudna decyzja, zjednoczenie zespołu, Edith. Bo muzyka jest częścią nas, dodała. Frida Anne Frid-Lyngstad powiedziała, że marzyła o tym od lat. Na premierze spektaklu pojawiło się wiele muzycznych gwiazd, w tym Kylie Minogue, Sophie Ellis Bextor i Jarvis Kirk. Wśród słuchaczy był także król szwedzki Karol XVI Gustaw i jego żona Sylwia. Spektakl przygotowywany jest od 2016 roku. Wykorzystuje przełomową technologię do odtworzenia wizerunku członków zespołu, gdy byli najbardziej popularni w latach 70. Podczas koncertu można usłyszeć przeboje zespołu takie jak SOS, Wowles Wóz czy LA Love Is, wszystko na mnie. Podróże ABBA. Za kulisami przygotowań. Aby zrobić show, zespół spędził 5 tygodni w specjalnych kombinezonach do przechwytywania ruchu, a 160 kamer skanowało ich ruchy i mimikę twarzy. Od swojej świetności stały się punktem odniesienia dla setek animatorów i artystów tworzących wszystko od efektów wizualnych po awatary zespołów. Pieszczotliwie nazywane abbatarsami, postacie nie są hologramami 3D, co podkreślali wszyscy zaangażowani w produkcję. Nie sądzę, aby jakikolwiek pokaz hologramowy odniósł sukces, powiedział Dążendowi producent, reżyser i scenarzysta Bailey Walsh w zeszłym roku. 5 minut później nie sądziłem, że są aż tak interesujące, dodał. Zamiast tego postacie pojawiają się na ogromnych ekranach, a oświetlenie i efekty specjalne zacierają granice między elementami cyfrowymi a rzeczywistym światem sali koncertowej. Producenci wyjaśnili, że chcieli, aby widzowie nie mieli wrażenia oglądania spektaklu, ale przeżyli prawdziwe emocje.